Witam, tutaj Wichu 1993, a to jest kolejny odcinek Factorio, więc w tym odcinku, jak widzicie, mamy już gotową prawie fabrykę. Jeszcze modułów brakuje dosyć dużo, bo jeszcze brakuje około 2000 modułów niebieskich. Powoli to robię i fabryka już produkuje niebieskie płytki. Bardzo mało, ale produkuje, a mało dlatego, że po prostu no, nie ma modułów. I to jest mega wolne. Pociąg tutaj będzie właśnie odbierał płytki i będzie jechał sobie tutaj naokoło i tutaj będzie wjeżdżał. Tak, i to będzie cała nasza fabryka. Można tu jeszcze powiększyć to, dodać jeszcze drugą taką fabrykę, taką właśnie ten, ale myślę, że nie będzie to potrzebne. Możemy to dodać z drugiej strony po prostu, więc nie byłoby z tym problemu. Jeżeli będzie potrzebne, to możemy to powiększyć bezproblemowo. I teraz tak, pociągi jeżdżą i tak dalej. Na razie jest mało ich, bo nie chciałem więcej tych pociągów, bo nie mam tych modułów wszystkich i to by była taka trochę szkoda surowców. Ale no, zrobiłem badanie. Mamy badanie właśnie te ostatnie, które jest tutaj. Jest ono zrobione i mamy tutaj do zrobienia właśnie teraz FTL-a. Czyli potrzebujemy dużo modułów, czyli tak naprawdę potrzebujemy dużo niebieskich płytek i dlatego ta fabryka jest zrobiona. No, więc ona nam pozwoli to w miarę bezproblemowo to stworzyć, jak tylko moduły będę miał. Oj, ale z modułami jest problem, ale aż tak źle nie jest. Teraz jeszcze oczywiście potrzebujemy miejsca, gdzie ten pociąg będzie jechał. Myślę, że zrobimy to miejsce tu gdzieś, z tyłu. Jako, że jeżeli zrobimy to, będzie to jechało sobie tutaj. Tu mamy produkcję zielonych płytek, więc możemy równie dobrze dać to tu. Tu jest dużo miejsca. To jest idealne miejsce pod to, bo tutaj mamy fabrykę, a tu możemy płytki zrobić, więc wow. Co z tego, że będzie pociąg jechał przez środek bazy, ale po prostu nie muszę wchodzić na tory i wtedy jest bezpieczniej. Nawet to jest urocze, jak pociąg jeździ środkiem bazy i w ogóle. Tak, więc to będziemy chcieli zrobić teraz. Tutaj mamy tory. Będę potrzebował tory i wszystko mam. Jeden wagon. Jedna lokomotywa wystarczy, jeden pociąg wystarczy do tego, bo mamy cztery wagony. Te wagony. Gdzie to jest? Tutaj. Cztery te, to jest 4800 na jeden, to jest w zupełności, no to wystarczy. Pierwszy raz, jak będzie się ładował, to będzie to trochę długo trwało, ale za kolejnym razem to już nie powinno być problemu, bo to też tak szybko nie będzie schodzić. Tylko muszę się teraz nie pomylić. Jeżeli bym to zrobił z tej strony, nie, musi to być trochę tutaj, więc może po prostu to przytnę i będzie dobrze. Czyli to będzie jechało sobie tutaj i potem będzie jechało z powrotem. Jak będzie jechało z powrotem, to musimy tutaj zrobić małą poprawkę, żeby wjechało to na ten tor. A potem najwyżej zjechało na kolejny. Chyba, że tu jest zjazd. Jest tutaj zjazd, nie ma problemu. Czyli tutaj jedzie ten. Tu mamy dwie te i tutaj dajemy sobie ciebie. I nie ma problemu, tu nie musimy jakoś tam zaawansowano bawić się z tym, bo tu tylko jeden pociąg będzie jechał. Ważne, żeby wybierał ten tor. Lub ten, ale to jest nieważne. Bo tam jest zjazd. Na pewno jest ok. Jeszcze na wypadek, gdyby... A nie, on tu ma zjazd, nie musimy nic robić. Dobra. Więc tak jest, ok. Pociągniemy ciebie tutaj. Przez całą drogę. Obok reaktora. Nienawidzę tego. Jeszcze dalej. Chyba tutaj. No oczywiście, zawsze. Nie wytrzymam.
Nie wytrzymam. Dobrze jest. Czu, czu, czu. Hops, hops. No dobra. Hops, hops. Hops, hops. Okej. Czyli tu jest rozładunek. Gdzieś jak trochę głębiej bazy. Okej. Rozładunek jest w tym miejscu. Stacja jest tutaj. Tu jest stacja. Gdzieś będzie się nazywała blue out. Nie. In. Nie. Nie wiem. Po prostu taki już. To jest dobrze. Nie potrzebujemy tutaj, bo tu nie będzie drugi pociąg jechał, ale po prostu tak dla siebie. 4, 5. Dam to. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, cztery. Dobra, jest ok. No dobra, to jest gotowe. Teraz tylko musimy tutaj kazać, zanim to się załaduje w ogóle, to trochę minie czasu, bo to jest mega wolne w tym momencie, bo nie ma modułów. Może jest coś, czego tutaj, co tutaj nie potrzebuje modułów, jak na przykład te rzeczy. Zdecydowanie one nie potrzebują modułów, bo jest to naprodukowane i ja potrzebuję tych modułów gdzie indziej. Amunicja nie potrzebuje. Tu artylerię zostawię. Granaty kasetowe nie potrzebują zdecydowanie. Ta. Tu się oczywiście to tworzy. Jako tako. Nie jest to za szybkie. No cóż. Mam ile przy sobie? 50 niebieskich, super. Ja do pociągu trafiają. Czyli co jeszcze muszę zrobić? Tamte tory postawić i możemy puścić pociąg. A, rozładunek. Zapomniałem, bo pociągnąłem tylko ten. Tutaj jest blue out. A tam nazwę blue in. Blue in. Pociąg blue in. To jest pełne wagony. Loop. A to za chwilę. Blue out. Puste wagony. I teraz tak, blue in. Aż wagony się wypełnią. I dodaj warunek. Czas postoju. Albo upłynie 200 sekund. Tak. Powinno być ok. Rozładunek. Gdzieś tu atakują mnie czy coś. Prąd jest tutaj, tak jest. Nie strzelam rakietami, bo czegoś brakuje, bo czego brakuje. To jest. Satelity są. Bo jest to niewłączone. Ok. Tutaj będziemy robić tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ok. Jeszcze tylko jeden. Jak najbardziej wystarczy nam jeden. To jest miejsce tylko dla ciebie. Gdzie są dzielone? Tu. To jest raz, dwa, trzy, cztery. Jeszcze wejście pod uran. Pod paliwo. I tu wejście. To może być niebieskie. To. Nie. Tak. Okej.
Raz, dwa. Okej, to jest gotowe. Więc niedługo, jak tylko moduły tam wpadną do fabryki, to powinno 4 wszystko przyspieszyć. A jeszcze muszę tylko ręcznie paliwo wrzucić do tamtych wagoników i będzie wszystko fajnie. Jeszcze pociągnąć ten, to jest gotowe. No, super. Tutaj oczywiście pociągi mają paliwo, tylko że muszę dorzucić chyba. Mogę też pociąg z paliwem tutaj doprowadzić, ale jest dużo, więc nie muszę za bardzo się tym martwić. Dorzucę tutaj trochę więcej i teraz bym chciał... wow, zapomniałem o torach. Bo w ogóle to muszę uważać... No właśnie, już właśnie nie mam modułów, bo nie chciałem, żeby do pizzyków to leciało, tylko tam, gdzie jest produkcja niebieskich płytek. Aaaa, słabo. No to tak, wyrzucimy roboporty. Weźmiemy to, co mam tutaj i wrzucimy specjalnie ręcznie do tamtych fabryk. Jeszcze muszę pociągnąć belty do kopru do drugiej strony, bo tylko jedna strona działa w tym momencie. Ale nie powinno być problemu. Więc tak, ciebie muszę mieć. I trochę może tutaj dam? Może po prostu odpalę tutaj boty już. To się ładnie powrzuca. Bo jak wrzucam ręcznie, to zamówienie zostaje i mnie to wkurza. Muszę klikać. Okej. Okay. Pozbyłem się już modów? Nie. Już mam, nie, pomarańczowe mam jeszcze. Ale to już niedługo znikną. Tu jeszcze widziałem, nie ma podajnika czerwonego podziemnego w tym miejscu i tutaj, i ogólnie dużo by nie brakuje, widzę, a ja nie mam żelaza, ale mam tutaj żelazo dużo, to mogę zrobić na miejscu. Już dawno nie robiłem ręcznie tych. Dobra. Więc tak, to jeszcze będziemy musieli tutaj doprowadzić iron osobno, nie stąd, ja tylko stąd na chwilę wiem. Wydaje się, że wydobycie kolejna. Tu jest ten belt. I tu dorzucimy paliwo na full. Dobra, więc teraz blue. To się oczywiście nie taguje, bo muszę tutaj cofnąć do przodu. I teraz musimy pociągnąć tory. Na razie mało tego jest, ale będzie więcej. To tory. Mam za mało torów. A już, dobra. Muszę się cofnąć do pociągu. Jeszcze belty zabrać. Więc ogólnie ta fabryka to jest około 5000 niebieskich płytek na minutę. Więc cały pociąg zapełnimy w niecałe 5 minut. A potem to będzie czekało i się ładowało w skrzynkach, więc przyspieszy i nie będzie problemu. Myślę, że to jest tyle, ile trzeba mieć na jeden pociąg. Tak myślę. Ale pewnie nie. Pewnie trochę więcej by się przydało, ale powinno być ok. Mam nadzieję. Jak tylko to dokończę. Może już najpierw podłączę to, żeby to się ładowało tutaj. Nie byłby to taki zły pomysł. Tu w ogóle drzewo rośnie, bo czemu nie? Tutaj już nie rośnie. Znaczy tu rosło, tylko padło. To jest koper? Czemu tam nie leci koper? Ja nie mam tam chyba zrobionych tych... Nawet nie zobaczę nawet. Muszę to podłączyć tu. Muszę to jakoś ładnie tutaj... Oj, nie ta strona. Może tak samo jak... Nie, tak samo nie może być. To jest tu. Chyba tu. Tak. Dobra, więc to będzie tu i teraz musimy to jakoś tutaj. No nie popychaj mnie drzewo. To będzie tak. Tak.
Tak. Tak. Na razie podłączę 5 beltów, bo i tak nie ma modułów, to wyrobi. Gdzieś tu mam. O, może już być. Dwa, trzy, cztery. Tam był kamień, ale zabrałem go. Tak. To będzie kolejny. A tu jest kamień jeszcze? Dobra. Tak. Plastik, 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 plastik. Tu idzie plastik. Dobra. To za chwilę. To już tam trafia. Chociaż nie, możemy teraz już plastik zrobić. Wydajność wydobycia gołu. Dalej plastik, plastik tutaj. Mam nadzieję, że mi starczy tych beltów, bo naprawdę to będzie problem, jeżeli nie. Okej, plastik leci. Jeszcze tylko na razie jeden belt leci, ale już leci. Więc jest progres. I kolejny plastik. Leci, znaczy jeszcze nie. Za chwilę poleci. A, zobaczmy. Jest. Dobra. Leci. To brakuje mi jeszcze tu. Trochę tutaj tego. Drzewa są dziwne. Wywalić te drzewa. Brakuje mi jeszcze tylko tutaj trochę kopru. Możemy tutaj na szybko. Mam jeszcze te belty. Możemy tu bez problemu dać to. Ile tu potrzeba, ale mamy naprawdę. Ta przepalarnia jest na tyle beltów właśnie. Więc jest sporo tego. Oj, naprawdę sporo. O ja. Sporo kopru i sporo ironu. Jeżeli chodzi o przepalanie. Uj, 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 jeszcze ciebie. Starczy? Nie wiem. Na razie. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Jeszcze dwa. Akurat mam przygotowane tutaj na tyle. Ui. Ui. Jest. Jest. Dobra. O ja. Czas na tory. Podłączyłem już cały koper, jaki jest potrzebny tutaj. Czas na tory teraz, więc musimy tutaj pociągnąć te tory. W dół chyba, albo jeszcze trochę w prawo. Te drzewa będą mnie wkurzały. Przejadę drzewa. Nie da się, ale przejadę drzewa. O, zmieściłem się, super. O nie, i drzewo mnie tutaj. Te drzewa. Mogę botami oczywiście tylko. No właśnie, mogę botami. Czemu tego nie robię? I trzymamy lewy i... jak to było? Klikamy po prostu. Dobra, tu będziemy musieli się dostać przez wodę. A to nie ten pociąg, ojej. Kolejna wydajność wydobycia jest gotowa. Super, tak naprawdę robiąc wydajność wydobycia cały czas będę miał więcej surowców, będę dostawał coraz więcej surowców niż używał, więc mogę nie szukać rudy nowej tak długo, jak będę cały czas badał wydajność wydobycia, bo będzie cały czas rosło. Im więcej procent, tym więcej to da. Może nie do końca, ale większy efekt widoczny jest bardziej. Dobra.
Tu się przejdę już, bo jestem blisko właśnie tej tego miejsca przyłączenia i muszę tutaj przyłączyć tak samo jak tamto zrobiłem. Wywalamy drzewa, bo drzewa są złe. Ojeju. No i wiecie co dalej będzie? Podłączę to tutaj. Tylko teraz tak, to jest tu. Musimy podłączyć na wejście i na wyjście. Czyli to jest wyjazd. A to jest jeden do tyłu, wjazd. Czyli hops, hops, hops. 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 Tu za bardzo pociągów nie będzie. Nie będzie też. Jest dobrze. Nie, nie jest dobrze. To jeszcze jest. Czekaj, czemu ty migasz? A już widzę. Hops. I hops. Dobra. Gotowe. Możemy pociąg wysłać. Więc jedź do aut. Jedź, czyń swą powinność i daj mi więcej modułów. Pa, pa. Ile już jest w zapasie? Muszę tam postawić radar. Bo nie ma tam radaru. Jedy. Kolejna wydajność wydobycia. Go. Teraz tylko martwić się o surowce, bo jak ja tu będę miał full przepalanie i wszystko w produkcji, to będę skomlał, jeżeli chodzi o surowce. No zobaczymy jak to będzie, jak tylko wszystkie moduły zdobędę i wrzucę. Trochę to potrwa. No cóż, co ja chciałem zrobić? Jedziesz w ogóle? Dojechałeś? O, jedzie. Wszystko dobrze? Ojeju, to jest odwrotnie. Dobra. Prawie wszystko dobrze. Jak tam tutaj sytuacja? Trochę za dużo tego tu nie ma. Jeszcze. Ale też niczego nie brakuje. Mamy koper, mamy ten, mamy plastik i mamy sulfur. Wszystko jest. Po prostu to jest takie wolne, bez modułów. Mamy ile tego? No, jeszcze tutaj są wrzucone te moduły produktywności bez szybkości. To jest tak wolne, że... Wow. Chwila, moment, jest tu problem. Brak ścieżki, bo zapomniałem tu o tym. Dobra. A tam dałem? Pa, pa, pa. Tak. Dobra. Pożyczę na razie moduły z miejsc, które ich nie wymagają. No na przykład żel beton tu się produkuje, spoko. Może się produkować, ale będzie się produkował wolniej na ten czas, bo ja potrzebuję naprawdę dużo niebieskich płytek. Dlatego jak będę miał niebieskie płytki, to wtedy będzie po prostu dodam nowe moduły. Nowo wyprodukowane. I będzie dobrze. Czyli wszystkie miejsca, gdzie ich nie potrzebuję aktualnie, no chyba to będzie tyle, czyli mam 216 chyba. To gdzie tu jeszcze wyciągnąć? Gdzie tu jeszcze mogę wyciągnąć płytki? Znaczy niebieskie. Chyba nigdzie. O, tu mogę. Z tego dynamitu. I z baterii, bo jak widzicie, stoi produkcja w miejscu, bo nie potrzebuje tyle baterii. No może nie stoi w miejscu, ale... Czego tu brakuje, że to stoi? Miedzi i żelaza? Co? Przecież jest tu. Miedź? A, po prostu baterie są przepełnione. Dobra, to tym bardziej nie potrzebuję. Będę miał dzięki temu dużo więcej tych. Super. I gdzie jeszcze? O tak.
I gdzie jeszcze? Plastik musi być. Chyba tyle. Rakietami strzelam. Mogę nie strzelać? Nie. Dobra, to tyle. Więc teraz proszę, ulepszajcie się. O tak. Teraz będziemy produkować normalną ilość. W miarę. Już mi się skończyły prawie zero. No może za dużo nie ulepszyłem, ale może przyspieszy coś. Ile ja jeszcze potrzebuję? Co? 2K? Jakim cudem? Przecież... A, bo nie. Co? Było 2K na początku, teraz więcej. A, bo więcej beaconów postawiłem. Jedy, jak dużo. Nie, nie dam rady, już siedzę z 8 godzin na faktorii i tutaj buduję te belty i tak dalej. Nie wyrobię. Muszę czekać. Dużo więcej. Chociaż trochę przyspieszyło. Nie, jeszcze za mało, nie? Może trochę. To jest kiczowa ilość. Jak następny odcinek będę już nagrywał, bo jednak nie będzie to ostatni. Myślałem, że to będzie ostatni, ale nie myślałem, że będę miał taki problem z przyspieszaczami. Jeez. Ja trochę przyspieszyłem. Trochę. Dobra, tak więc to będzie tyle w tym odcinku. Jak już zacznę nagrywać kolejny, to już będą ulepszone te rzeczy. Będę po prostu zostawić faktorię na jakiś czas i będzie się produkowało. Tak więc na razie i trzymajcie się. Pa, pa!